grupa nauka jazdy na kółku. Nauka na kółku? Tak. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Kto tam się wywalił? Tomek, co to? Dobrze. Kuba wyrywa na koło z kompresji. Ale trzymaj motor! Nie tak! Nie możesz skoczyć, że od podnóżków się odrywasz. Ty trzymaj motor, nie możesz tak skakać na podnóżkach. Trzymasz? Ty gazem! A tu nie podskakujesz nogami, bo cię wysadzi. No, to próbuj. Dobrze, lepiej. Dobrze, ale znowu mu nogi. Kuba! Ja przejadę się kawałek koło tutaj, zobaczysz jak ja to robię i nie możesz podskakiwać, nie mogą ci nogi z podnóżków spadać. Musisz go mocno, motor trzymać i robisz tylko takie coś, bąk i gaz. Nie, że tak o, rozumiesz? Czemu? Urwałem klamkę. No coś ty zrobił, nagrałeś to chociaż? No co ty? Lamaneta cię uratuje. Zginasz kolan, na wyprostowanych nogach to robisz, do tyłu, tak jakbyś szybko jechał. Pytanie, no? Liczne. Jak strzelasz ze sprzęgła, nie? No. To czyli jak to się wyrobi? No. Ja nie wiedziałem. To jest, nie jeżdżę, tak to jest strzał. Normalnie na całym gazie, wtedy na jakimś gazie, czy ten... No, nie, no gaz to musi być wyczuty do tego, no, ile tu puszczasz. To trzeba ćwiczyć, wiesz? Tu reakcja na manetkę, ja ci pokażę. Kuba, trenuj, pamiętaj, nie odrywaj nóg, trzymaj mocno motor. Dobra. Jerry, patrz. Czekaj, tylko się napiję wody, okej? Dobra. 4 lata, nie? Jak tak będziesz już robił, to będziesz miał tak gaz wyczuty, że wiesz już ile. Wiesz, wiesz. Nie patrzysz na obroty, na nic, tylko wiesz, że w ręku masz. Wtedy tylko im większa kompresja, tym mniej gazu, a strzał zawsze jest, nie? A przez belki na przykład jakieś, to tylko kompresja ci pokaza na koło. Dawaj! O, Kuba już znajdzie ten skręt w podwoju.
Brawo, Kuba! Co? Brawo, Kuba! Tylko trzymaj motor, no. Pamiętaj. No. Jak ty się tego tak nauczyłeś? No. Ja nie już bolą ręce. No i dobrze, mają boleć. A ty tak się nauczyłeś. Przerwę robisz? No. Przerwę? No trochę. No to chodź tam do tych drewienek. Przeszkody będę stawiał. Memek! Memek! Jak to robisz, nie? No to wstań. Wstań. Tak, zaprzyj się, wyprostuj kolana. Wyprostuj. Jeszcze do tyłu, jeszcze i teraz się. Dobra. I teraz właśnie na koło. Teraz. Dwójka. Kuba, pięknie, pięknie, naprawdę. Kuba nie chciał nawet przerwy, mówi, będę jeździł, będę trenował. Podoba mu się to. O, już prawie było dobrze. To teraz spróbuj na siedząco go. Wolniej musisz jechać, bez gazu, nie? I... Bo z dwójki. No z dwójka. I więcej gazu. Ale też, jak jechałem wolniej, to właśnie czułem, że za mułę dostałem. Nie, nie, on nie dostaje za muła, naprawdę. Tylko gazu więcej. Wszystko będzie dobrze. A nie wyrywać. No już było lepiej. Jak? Dobrze. Umiesz? Już teraz? No powiem. No. Ale... Wiesz jak na koło tu wybiłem? Nie widziałem. No tak. Tak no to... No kurde. Nagrałeś? No! O ja! Chowamy się, bo też pada! Gorąco. Gorąco. Trenuj. Znaczy, ja to miałem coś czułem. Tam gdzieś jakoś miałem coś czułem, że mnie to
jeździć. No. Tak, bo na jedynce nie, bo będziecie koło mielić, nie? No. Nie, no też jedynka jakby... Możesz takie coś zrobić, że siedzisz, nie? Do... Jak gdyby bach, bach, nie? Czyli się pochylasz, kompresję robisz i bach, ale gaz, nie? A ja jak to robiłem nim, bo wysoko podniosłem te koła, nie? No to sprzęgło jeszcze, nie? Ale delikatnie sprzęgło. O, Jerry na Raptorze. A musisz się nauczyć tak. Pych, pych, to jest strzał. Pych, 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 pych. W odpowiednim momencie, nie? Że nie masz go, nie masz sprzęgła, nie wciskasz, nie? Jedziesz, kompresja, gaz i to. I regulujesz gazem, bak, bak. Ten to kurde, zaraz mu belki trzeba tu uszykować. Znaczy on nawija teraz, vloga kręci. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.